widzieli cię. Mamy twoje foty, jak się całujesz z kolesiem ze starszej klasy. Pójdą viralem z hashtagiem jak odzyskać dziewictwo. Boję się. Strach. Strach przepływa przez ciało jak prąd podczas egzekucji na krześle elektrycznym. To tak, jakby przeżywać kilka egzekucji w ciągu dnia. Bardzo niefajne uczucie. Zwłaszcza jeśli się nie rozumie, że szkoła i znajomi to nie jest cały świat. Dla ciebie szkoła, fejs i koledzy to cały kosmos. Nic więcej się nie liczy. Hello! Nie wiem, co mam robić. Nie wiem, co mam robić. Ktoś założył fałszywe konto z moim imieniem i wrzucał tam okropne rzeczy. Boję się wejść na fejsa, boję się wyjść do sklepu, boję się odebrać telefon. Nikt mi nie pomoże, jestem z tym wszystkim sama. Wow! 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 Wstyd i strach, zabójcze kombo. Dawaj raport tygodniowy. Poniedziałek, wtorek, koszmar. Dziewczyny mnie pocieszają, żeby to olać, że tak naprawdę nic się nie wydarzyło, że to są debile. Prawdziwe przyjaciółki! Ale cała szkoła mówi tylko o tych zdjęciach. Co chwila sprawdzam Face'a, Insta. Widziałam te zdjęcia, ciągle ktoś udostępnia. Liczba wyświetleń rośnie, wszyscy się śmieją. Bang! Stado szympansów rozszarpuje słabszą jednostkę dla przyjemności. Przegrywasz, odpadasz, prawo natury. Środa. Wszyscy oglądają. Czuję rozpacz, złość, depresję. Jak komuś o tym powiem, będzie jeszcze gorzej. Na Face'ie ktoś napisał, że jestem dziwką. Jak się mama dowie, to będzie jej przykro. Czwartek. Niedobrze mi, kiedy zjem. Cały czas myślę tylko o tym, że cała szkoła o mnie mówi. Nie mogę się uczyć do testu. Czytam w kółko jedno zdanie, nic nie rozumiem. Nie sprawdzam Insta, Face'a. Mam chyba mniej znajomych. Piątek, sobota. Dziewczyny z klasy poszły do kina. Żadna nie napisała mi, że idą. Prawdziwe przyjaciółki. Life is... Niedziela. Nikt do mnie nie pisze. Bo usuwali mnie. Dziewczyny się do mnie nie odzywają. Nie chcę iść do szkoły. Udaję, że jestem chora, ale to nic nie daje. Mój pokój jest moją kryjówką. Czuję, jak się kurczę. Jestem coraz mniejsza. Alicja w krainie czar. Nie potrafię tego nazwać. Nie wiem. Nie chcę wychodzić z domu. Nie chcę dochodzić pod kołdry. Chciałabym cofnąć czas. Chcę się zapaść pod ziemię. Chcę, żeby mnie nie było. Zaszczuli mnie. Zanik osobowości. Anihilacja. Poczucie własnej wartości spadło do zera. Wstyd. Strach. I upokorzenie! Chyba się udało! Ale co ty tam wiesz? Przecież kora mózgowa i tak dalej. Czyli jestem jeszcze szympansem? Nie obrażajmy szympansów. Z twojego powodu ona cierpi. Jak to zrozumiesz, będziesz człowiekiem. Ale jak zaczniesz używać rozumu, to skończy się cały fan. A co się liczy w życiu? Fan! Co się liczy w życiu? Fan! Co się liczy?